No tak, w sumie suknię mam. Buty też. Pomysł na fryzurę ślubną? No. Makijaż. Też wiem. Niby wszystko gotowa, mam wrażenie, jakby czegoś mi jeszcze brakowało. O nie, paznokcie. Poobgryzane paznokcie i pozadzierane skóry. To zdecydowanie nie jest dobry pomysł na ślubną stylizację. Dziś pokażę Wam, jak zadbać o dłonie przed ślubem. Moim gościem jest Natalia Larina, główny szkoleniowiec firmy Słowianka Nail Trends. Natalio, czy na chwilę przed ślubem, jeżeli wcześniej nie zajęliśmy się naszymi paznokciami, a są one nieco problematyczne i zaniedbane, jest jeszcze ratunek? Wszystko też zależy od stanu tych paznokci, więc każdy chyba obiektywnie patrzy na swoje dłonie i widzi, czy ma tam dużo tych skórek, czy mało, czy kształt jest ładny, czy paznokcie są ugryzione, czy na przykład piękne. Tak, od tego też zależy, za ile czasu trzeba przyjść na przykład do stylisty. A jeśli są poobgryzane i wyglądają tragicznie, nie, to co wtedy? Ugryzione paznokcie nie są tak tragiczne, jak na przykład w przypadku skórek. Jeżeli na przykład są ugryzione, też takie znerwicowane powiedzmy, to wtedy takie stany zapalne trochę dłużej się leczą, ale też da radę coś wykombinować i zrobić te paznokcie oczywiście ładniejsze niż są. To może porozmawiajmy teraz o trendach ślubnych, ale zanim to może zaprośmy modelkę. Ja chciałabym zapytać jeszcze o kształt paznokcia, bo to jest bardzo ważny temat. Jaki kształt jest najbardziej popularny i najbardziej lubiany przez panny młode? Mi się wydaje, że właśnie wszystkie kształty zawężone, w ogóle przez wszystkie panie one są lubiane, bo po pierwsze są bardzo praktyczne, a po drugie upiększają zawsze paluszek i paznokieć. Nawet jeżeli mamy krótkie palce, troszeczkę może takie próchniutkie, szerokie płytki, to zawężony kwadrat lub zawężony migdał zawsze to wyszczupla ten paluszek i wyciąga go. Więc tak naprawdę kwadraty mało komu pasują. To musi być idealna dłoń, równe paluszki. Mało kto tak ma, więc migdałki zawsze niwelują wszystkie niedoskonałości. Dlatego są lubiane. A co dziś robimy na dłoniach modelki? Mamy piękną dłoń, tutaj mamy już piękny biały kolor, taki perłowy i oczywiście jest beż. Nie możemy przesadzić, więc nasza stylizacja się ograniczy na jednym paznokciu, więc robimy taką jedną piękną, rzeźbioną różę w odcieniach bieli, trochę z takim odcieniem, może takim pyłkiem różowym, żeby też pasowała może do makijażu. No i oczywiście kamyczki. Aczkolwiek ja uwielbiam kamyczki dodawać jako akcent. A łączenie ze sobą kolorów typu beżu i bieli to jest teraz modny sposób na stylizację paznokci? W ogóle wszystkie pastele są włączone między sobą. Beż, róż, biel, to wszystko są odcienie pasteli, one wszystkie są połączone tą bielą. Dlatego bez problemu się komponują obok siebie, pięknie wyglądają. I w jaki sposób łączymy te kolory? Właśnie to muszą być dwa paznokcie w jednym kolorze, trzy w innym? A tutaj wszystko zależy od tego, jak klient chce, tak? Czy chce bardziej nowatorsko, czy bardziej klasycznie. Jeżeli klasycznie, to oczywiście staramy się tak wie, na przykład Baby Boomer lub Friends zrobić na wszystkich paznokciach, jeżeli mówimy o minimalizmie i klasyce. Ale jeżeli jest troszeczkę bardziej taki współczesny, no to wtedy możemy podzielić sobie, tak? Kilka paznokci zrobić w jednym kolorze, kilka w innym, ale żeby się pięknie współgrały, tak? Te paznokci. French to taki styl, który jest bardzo lubiany, ale też powszechnie znany i polega on na tym, że są białe końcówki, prawda? Tak. A Baby Boomer? To jest ombre, czyli to jest gradient rozmyty między dwóch kolorów, czyli albo beżu, albo róż, wszystko zależy od tego, jaki kolor wybierzemy, i bielą. I to jest Baby Boomer nasz. I najbielsze są końcówki. Tak, białe są. Bardzo takie śnieżno-białe, aczkolwiek teraz już robimy też Baby Boomer z innych odcieni, taki delikatny róż, delikatny beż. Znowu zależy od sukienki, tak, co pasuje. Czy teraz wśród tych trendów ślubnych najbardziej popularne są właśnie te kolory pastelowe? Bo pamiętam, że jeszcze do niedawna był taki szał na fuksję, na róż intensywny. Wszystko znowu zależy od naszego ślubu. Jeżeli mamy jakieś właśnie te rekwizyty, bukiet piękny z jakąś fuksją, z jakimiś różami albo czerwonymi różami, to jak najbardziej wtedy możemy element taki wykorzystać na paznokciach. Albo na przykład mamy taki mocny makijaż na przykład, tak? Wtedy też możemy jakieś ostrzejsze rzeczy wykorzystać na paznokciach. Jeżeli oczywiście cała stylizacja jest bardziej pastelowa, w bieli, w różu, w beżu, to wtedy takie agresywne jakieś elementy mogą za mocno przyciągnąć uwagę od całości. A nie chcemy się skupić tylko na paznokciach, chcemy, żeby paznokcie podbiły w całość, tak? Tak? Oczywiście panna młoda jest najważniejsze, więc wtedy unikamy takich ostrych kolorów, jeżeli nie mamy ich gdziekolwiek jeszcze.
Teraz widzę, że zaczęłaś przyklejać kamyczki. To są cyrkonie? Tak, to są cyrkonie. Do niedawna te cyrkonie były bardzo, bardzo popularne i miałam wrażenie, że co druga panna młoda marzy o cyrkoniach w dniu ślubu. Teraz nadal tak jest, czy coś się zmieniło? Troszkę się zmieniło. Teraz już kiedyś było tak, że wszystko, na przykład jeden paznokieć cały wyłożony z kamyczkami albo dwa na przykład. Teraz już to jest jako element. Bardziej na przykład pracujemy, robimy taką aplikację z tych cyrkoni. Możemy zrobić na przykład element taki sam, identyczny, z takich kryształków, który jest na przykład w elemencie sukni. Tak, więc może być, więc to jest taki już wyższy poziom, wyższy level, więc teraz to jest preferowane. A jakie jeszcze zdobienia oprócz kamyczków są modne? Można kwiaty namalować, można zrobić płaskorzeźbę, a płaskorzeźbą też można zrobić koronkę cudowną, rzeźbić kwiaty, można to robić żelem, nie akrylem, jak kiedyś się robiło, więc bez jakiegoś zbędnego zapachu i dyskomfortu dla klienta. Więc tak naprawdę można zrobić absolutnie wszystko. Nie ma teraz granic, ale oczywiście w modzie zawsze będą klasyki, czyli pyłki, brokaciki, jakiś połysk. Od ilości możliwości można tutaj dostać zawrotu głowy, ale co Ty ze swoim doświadczeniem, pannom młodym, najbardziej polecasz? Tak naprawdę jesteśmy wszyscy inni i każdy ma inny gust, inaczej widzi siebie, świat, tą piękną uroczystość, czyli wesele, więc chyba najważniejszym jest trafić do dobrego stylisty. Bo dobry stylisty wyczuje, co potrzebuje panna młoda, tak? I co jej zaoferować, tak? Czy to jest jakiś szał na paznokcie, czy to jest ręczne malowanie kwiatów, czy to jest portret pana młodego, no takie też bywają, czy to jest na przykład klasyka, czyli French. Jest klasyką, ale tak naprawdę French namalowanie też jest sztuką, żeby był równy, symetryczny. Więc dobry stylista wyczuje klienta i dopasuje tak, że klient będzie zadowolony na maksa. I to jest chyba najważniejsze. Natalio, ta stylizacja wygląda naprawdę obłędnie. Dziękuję Ci bardzo, że byłaś, że opowiedziałaś tyle ważnych rzeczy. Mam nadzieję, że to przyda się wszystkim przyszłym pannom młodym, a raczej ich dłoniom, bo piękne dłonie to idealne tło dla obrączki. Dziękuję.